Okej. Weźmy ten młotek, który jest lepszy niż patelnia. I ogarnijmy się trochę. W sumie umyjmy się może. Troszkę się napijmy. Wyczyść siebie. Też gdybyśmy mieli mydło, to chyba szybciej to idzie, nie? Zobaczmy, czy tu jest jakieś mydło gdzieś. Jest, okej. Chyba wystarczy, że to do ekwipunku weźmiemy i teraz możemy chyba szybciej się umyć. Okej. Dobra. Wciąż nie jestem przekonany, czy to jest dobry budynek na bazę. Te troszkę na prawo, przy lesie, byłyby chyba lepsze. Dobra. Czyli badajmy kolejne budynki sąsiednie. Zabijajmy zombie w okolicy. Tak, żeby było ich mniej. Dobra. Poranek, godzina 8. Tam nic nie znajdziemy chyba w tym spalonym. Ten samochód sprawdzaliśmy, nic nie było. Dobra, chodźmy tutaj. A zobaczmy też, jak tam umiejętności, jak idzie z doświadczeniem. Czyli tak, w czym nabywamy? Krótkie obuchy oczywiście oraz konserwacja. Od tego zależy siła ataku w danej klasie. Mamy tutaj kilka typów uzbrojenia. I konserwacja to po prostu, jak szybko zużywa się dana broń. Okej, okay, dużo biegaliśmy. To troszkę skradania, zwinności, cichego chodzenia, okej. Okay. Dobra, chodźmy do sąsiedniego budynku. Ja bazę chciałbym zrobić w tym budynku tutaj, albo w budynku na prawo. Okej, okay, 3 zombie. Potencjalnie moglibyśmy dać radę z młotkiem. Ma mniejszy zasięg niż patelnia chyba, ale więcej obrażeń zadaje. Okej, okay, do tego budynku mogły się wedrzeć zombie. Nie wiem, czy widzicie stłuczone okno. Czyli tam może być więcej zombie. Drzwi nie zamknąłem? Dobra, już nie będę wracał. Okej, dobijają się do środka. Spróbujmy zwrócić uwagę tylko jednego z tych zombie. Bo tu więcej nic nie ma, okej. Okay. Czyli chyba w kontrolowany sposób możemy je wyeliminować. No dawać tu jeden. Dobra, młotka. O kurde, ten stracił chyba mięso na głowie. To jest chyba goła czaszka odsłonięta. Jakaś paskudna sprawa. Okej. Okay. Dobra, jeden zabity. Dobra, w czapkę. Dobra, okej. Okay. Czy mają coś ciekawego przy sobie? Nie. Okej, okay, czyli tak, ogarnijmy ten budynek. Złupmy go dokładnie. Zobaczmy, co tam ciekawego może być. Tylko pierwsza rzecz, którą zrobię, to obejdę go dokładnie dookoła. Tak, żeby z zewnątrz nie zaskoczyły nas jakieś zombie potem. Ale wydaje się być okej. Okay. Okej, okay, dobra, jest zombie. Dobra. Czyli jak to rozegrać? Mamy tu kilka zombie, które są w środku. Otwórzmy okno temu zombie. O kurde. Dobra, zignorujmy ten dom na razie. Jest, tam jest chyba ich więcej niż sądziłem. Tam może być 10 zombie gdzieś tak. Kolejny budynek. Tu bym chciał mieć bazę, w tym budynku. Lepsze położenie niż tamten. Mniej zombie migrujących i las w okolicy, który jest źródłem zasobów, teoretycznie. Okay, czy ja sprawdzałem te zombie? Chyba tak. Okej, okay, dobra, jest jedno. Oszczędzajmy młotek i zbucham. Okej.
Dobra, zobaczmy, czy tu nie ma ich więcej w okolicy i spróbujemy to oczyścić. Okej, tu jest coś. O kurde. To jest spora banda. Dobra. Zignoruję ich, wejdziemy do środka i zobaczymy. Też kolejna opcja, kolejna przewaga domu z piętrem jest taka, że powiedzmy, że mielibyśmy oblężenie zombie i by wdarły się na parter. Moglibyśmy sobie zrobić linę z prześcieradeł i uciec oknem z piętra. Czyli to jest kolejna przewaga takich budynków. Okay, czy da radę to okno otworzyć? Tak. Czy będzie alarm? O kurde! Dobra. Teraz zombie z dosłownie 2-3 kilometrów wszystkie przyjdą w to miejsce. No już widać. Okej, nie wiem co zrobić teraz, gdzie się schować. Najlepiej iść pod prąd, czyli tam skąd przychodzą chyba. Okej, nie chcę za dużo biegać, bo to... Możemy być zmachani. Okej, przestało. Ale i tak, no, całe hordy tu przyjdą za chwilę. I będą też bardzo blisko naszego domu, w którym spaliśmy, nie? Kurde. Tak dobrze szło. Jedyny plus jest taki, że ten alarm już drugi raz się nie włączy, kiedy tam wyjdziemy. Ale kurde, cały czas idą, cały czas migrują. Dobra, ja spróbuję zrobić dość duży łuk. Nie wiem, czy się uda, ale... Chyba potrzebujemy nowej kwatery na noc. Okej, troszkę gorąco. Zdejmijmy. Zgubiliśmy je? Chyba zgubimy je za chwilę. Chodźmy normalnym tempem. Zdejmijmy ten sweter. O, okej, zbadamy za chwilę te samochody. Okej, tylko jedno za nami idzie. Czyli spokojnie, dobra, przegrupujemy się tu za chwilę. Rozwalimy to zombie, sprawdzimy samochody i potem pomyślimy, co dalej działać. Ten alarm nie powinien się włączyć ponownie, nie? Okej. Czyli tu jakiś wypadek był. Zamknięty bagażnik. Czy kluczyki będą w środku? Czy będzie otwarte? Tak. Długopis, latarka może być użyteczna. W nocy jest konieczna wręcz. Przesiądźmy się na pas... fotel kierowcy. Nie ma kluczyka, okej. Tędy nie wyjdziemy, wyjdźmy tędy. Zobaczmy drugi wóz. Długopis, maszynka do golenia, miętówka. No, rozjedzmy sobie miętówkę. Marne to pocieszenie po tym... O kurde, zombie idzie. Nie ma kluczyków. O! To zombie ma wbite siekierę ma wbitą. O ile się nie mylę. Tak, dobra broń i narzędzia. Narzędzie. Chyba zaczniemy używać siekiery. Chociaż z drugiej strony... Zaczynamy się, mamy troszkę doświadczenia w krótkich obuchach, a to będą siekiery. Zobaczmy, czy to za dużo większe obrażenia zadaje. Okej, to nie ma wartości liczbowej, ale to jest gdzieś tak prawie połowa tego paska. Młotek dużo mniejsze obrażenia. Chyba siekiera. Zaczynamy używać siekiery chyba.
Pusty kanister na benzynę. Okej, to jest użyteczne. I pusty nie jest aż taki ciężki, czyli może być. Dobra, spróbujemy wrócić tam, skąd przyszliśmy chyba. Czyli przetnijmy. Tu mamy chyba to pole do baseballa. Boisko. Mhm. Dobra, troszkę się schylmy i biegnijmy. Tylko to bardzo mocno męczy. O, załóżmy sobie baseballówkę. O, torba sportowa! O kurde! O, torba sportowa! Czyli, moi drodzy, tak. Tutaj mamy niesioną wagę w tej chwili przedmiotów. Czyli mamy 15 prawie na 18. Torba to jest bardzo dobra rzecz. Możemy ją przerzucić przez plecy i ona pomieści bardzo dużo i będzie redukowała wagę tego, co jest w środku. Czyli zakładamy to na plecy, torbę. Okej, świetnie. To jest bardzo dobre znalezisko. To nam bardzo ułatwi sprawę. Czyli do tej torby teraz wrzucamy wiele rzeczy, których nie potrzebujemy. Wrzućmy tą apteczkę, ten luźny bandaż, kanister na benzynę. W sumie to wszystko. Latarka, masło orzechowe, młotek, naboje. Papierosy miejmy przy sobie. Ten rewolwer. Taśmę naprawczą. Dobra, potem ogarniemy bardziej ekwipunek, ale jest okej. Dobra, zróbmy sobie też krótką przerwę na posiłek tutaj. Bo mamy chyba masło orzechowe przy sobie cały czas. Mamy? Mógłbym przysiąc, że mieliśmy. O, albo nie. O, nie mamy jedzenia. Okej, dobra, musimy zdobyć jedzenie gdzieś. Okej, dobra. To zombie nas namierzyło, ale przetestujmy siekierę. W sumie. Okej, dobra. Dawaj, zabij go, dobra. Okej, o! Tego wzięliśmy na strzała. Nie musimy go dobijać nawet. Siekiera lepsza. Tylko walcząc tą siekierą, ją zużywamy. A to jest też dobre narzędzie, które będzie potrzebne do ścinania drzewa na przykład. Ona już jest troszkę zużyta. Do torby włożyłem? A, jest masło orzechowe faktycznie. Zjedzmy połowę. Okej. Kalorie uzupełnione. To do torby z powrotem. Czyli teraz mamy, niesiemy te same rzeczy, ale obciążenie jest o połowę niemal mniejsze. Czyli ta torba jest bardzo dobra. To jest turystyczna? Sportowa. Turystyczna jest lepsza. Potem lepsze są chyba jakieś wojskowe plecaki tylko. Dobra, spróbujemy wrócić do tamtego osiedla. Zobaczymy, tam może się roić od zombie w tej chwili. No, zobaczymy. Okej, tu na razie jest okej. Kaziu, wielkie dzięki za przedłużenie suba. 12 miesięcy minęło jak jeden dzień. No, wielkie dzięki. O kurde. Tak, system walki się zmienił diametralnie, kiedy wprowadzili te modele 3D. Czyli jeszcze do końca nie mam tego wyczytego. Okej. Okay. Tu spora grupa, tu tylko 4. A, my chcemy iść tam, kurde. Naraz spróbujmy je powyciągać tu. Ale nie wszystkie naraz. Okej, 3 idą. Ale siekiera daje rady, dobra broń, bo potrafi też na strzała czasami wziąć zombie. Okej,
Okej, okay. Zabite. Wszystkie zabite, świetnie. O, ta miała wbite otwieracz do kopert i nóż. Dobra, czyli tu oczyściliśmy sobie szlak. Zobaczmy. Okej. Okay. Bardzo daleko nic nie widać. Możemy się chyba przejść normalnie. Bieganie troszkę zużywa energię mocno. Śrubokręt był? O kurde, śrubokręt jest cenny. Ja ostatnio miałem rozgrywkę, miałem wszystkie narzędzia. Zbadałem połowę miasta i nigdzie nie było śrubokrętu. Okej, śrubokręt musimy zabrać. Okej, nie wiem, gdzie widzieliście ten śrubokręt. Ale jest cenny jak cholera, nie chciałbym go pominąć. To na bank. O, dobra, jest. Okej, wielkie dzięki moi drodzy, bo... mam sobie potem pluł w brodę. Że tego nie zabrałem. Ostatnio, tak jak mówię, przeszukałem pół miasta i nigdzie nie było śrubokrętu. Śrubokrętem możemy demontować drzwi, z których możemy zrobić deski. Czyli to jest spoko opcja. Czyli jedyne, czego potrzebujemy, to piła. Piła, żeby też meble moglibyśmy demontować, rozkręcać teoretycznie. Okej, jest spoko progres, mamy... Powoli budujemy zestaw narzędzi. Mamy młotek, mamy siekierkę, mamy śrubokręt. Czyli tu wracamy do tego nieszczęsnego osiedla i budynku z alarmem. Okej, zobaczymy. Bardzo możliwe, że tu jest wielka horda zombie teraz. Okej, tu jest tylko jedno. Chodźmy tu. Przerwa? Tak, zaraz zrobimy przerwę. Ja tylko wejdę do jakiegoś budynku i zrobimy przerwę za chwilę. Mhm. Okej, ta muzyka mi się nie podoba. A! Gra chyba wiedziała, co robi. Za tą muzykę włączyła mroczną. Zobaczmy, budynek z alarmem to był nie ten, czy to ten był? Gdzie kolejny zombie? Możliwe, że to był ten. Niepokój znowu, ale ja chcę oszczędzać papierosy, mamy tylko paczkę, nie całą. Dobra, zabijmy te trzy zombie i zrobimy przerwę. A! Okej, dobra, zabite jedno. Siekierka jest dobra, potrafi zabić stojące zombie. Młotek i patelnia tego nie potrafiły. Wszystkie zabite? Dobra, moi drodzy, przerwa. Parominutowa przerwa. Mi serce też wali, bo tu, kurde, nie ma ani chwili oddechu. Ale dobra, jest progres. Mamy pierwsze narzędzia. Półtorej dnia przetrwane. No zobaczymy, jak będzie dalej. 30 dni przetrwać, to jest, przypominam, cel tej serii. Dobra, zapraszam za kilka minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21. Wracamy. I pytanie, co teraz? Jak tam umiejętności? Okej, powoli je budujemy. Też tak, jak widzicie... mamy też rozbudowany system obrony, ochrony, którą zapewniają ubrania. I temperaturę, to jest dość skomplikowane. To jest na razie mniejsza z tym. Spróbujmy przeczesać ten budynek. Jak chodziłem do budynku, to było napisane bzz. Nie, to była to telewizor.
albo radio. Czyli tak, to nie był ten budynek z alarmem. Tu, okej, jest zombie, jedno. Okej, tu jest kolejne dwa. Tu za węgłem może być więcej. Dobra, idą za nami. Nie. Dobra, wejdźmy do tego budynku, złupimy go i się wycofamy. Też samochód. Czy drzwi są otwarte? Nie. Ja chyba bym chciał wyłuskać te... Okej, tu jest sporo zombie. I idą za nami, okej. Dwa, trzy, czy wszystkie? Czy cała horda za nami idzie? Dobra, spróbujemy je pokonać. Okej, jedno zabite. To za nami, za mną mogą być teraz jakieś. To mnie troszkę niepokoi. Okej, drugie zabite. Wszystkie? Okej. Wow, siekiera! Siekiera jest dobra. Troszkę mi szkoda tego, że ją zużyjemy i nie będziemy mieli narzędzia, ale... Kurde. Dużo lepsza niż młotek. Dobra, czyli zabiliśmy tą niewielką hordę. Możemy teraz bezpieczniej zbadać ten budynek chyba. Zakradnijmy się tu. Zobaczmy, czy za węgłem czegoś tam nie ma. Okej, w środku są dwa, trzy zombie na pewno. Wybiły się tędy. Tam był budynek z alarmem chyba, nie? O, patrzcie, wysypują. Okej, tam jest chyba prawdziwa horda. W tej chwili. Spróbujmy zwrócić uwagę tego zombie, żeby do nas przyszło. Okej, coś po szkle chodziło. Słyszałem dźwięk. O kurde! O. To miejsce jest chyba spalone przez tą aktywację alarmu. To miejsce jest chyba spalone. Chyba musimy sobie je odpuścić. Dobra, zbadajmy centrum medyczne, które jest tu. To jest centrum medyczne. Ostatnio, kiedy grałem poza anteną, właśnie tam miałem bazę. Dobra miejscówka, sporo leków. Minus jest taki, że tam może być sporo zombie. To ten budynek nie jest odizolowany, jest tak troszkę w centrum. Ale spróbujemy się tam przedrzeć, okej. Tu też jest masa zombie wszędzie. Jak tam ta horda na południu? Okej, zatrzymali się tutaj, czyli być może ich ominiemy. Okej, czy ja będę w stanie przejść pomiędzy tymi dwoma niezauważony? Nie. Nasza umiejętność skradania się jest fatalna. Dobra, czyli zabijmy tą grupę na północy, wtedy będziemy mogli przejść, miejmy nadzieję, północą. Tak, czyli ta gra jest dość realistyczna, tu nie jesteśmy super bohaterem. To nie jest Walking Dead, gdzie czaszki zombie w którymś tam sezonie z arbuzów się zrobiły. Tak, to nie jest łatwe. Dobra, zjedzmy troszkę masła orzechowego i spróbujmy przebić się do centrum medycznego. Załóż t-shirt? Tak, chyba założymy coś dla lepszej obrony. Zresztą jest 18. Zbliża się wieczór, musimy
pomyśleć o spaniu. Zjadłem całe to masło, chyba tak. Dobra, załóżmy ten sweter z powrotem. Okej, to nie ma co. Nie ma co nawet próbować tam? Dobra. Czy wedrzemy się do centrum medycznego, bo musielibyśmy też oczyścić przedpole teoretycznie? Nie, zbyt wiele zombie. Wiecie co? Spróbujemy przedrzeć się do budynku, w którym spaliśmy wcześniej. Może jednak centrum medyczne? Tam jest taka fajna miejscówka na piętrze. Czy ten motyw muzyczny jest z tej gry? Tak. Dobra, zacznijmy eliminować te zombie. Zobaczmy, czy tu za nami nic nie ma, ale nie powinno być. Dobra, chociaż... Słyszę wiele zombie! Wycofujmy się i z siekierki... No, to jakiś lekarz? Okej, jednego mniej. Okej, coraz więcej się robi. Okej, dobra, musimy się sprężać, bo robi się późno. A dobra. Trzy. I tu była grupa na północy, być może ona za nami poszła, a być może poszła tu za węgiel. Dobra, zabijmy. Zniszczmy tą niewielką grupkę, żebyśmy mogli sobie wejść do centrum medycznego w miarę spokojnie. Też siekiera prawie zużyta. Niestety. O! Zyskaliśmy doświadczenie w czymś, ale mamy też... Nasz bohater jest zmachany w tej chwili. Kondycja nie wyrabia. Jest zmachany. Zadyszka, czyli w tej chwili jesteśmy wolniejsi, jesteśmy osłabieni jak cholera. Będziemy też wolniej biegać. Dobra, zabijmy to ostatnie zombie i wchodzimy do środka. Miejmy nadzieję, że tam jest w miarę bezpiecznie i że spędzimy tam bezpiecznie noc. Okej. Dobra. Chociaż nie, dobra, chwila, usiądźmy chwilę na ziemi, chwila odpoczynku. Troszkę nabierzmy oddechu. I zobaczmy, właśnie, gdzie dostaliśmy doświadczenie? W siekierach! Okej. Tylko ta siekiera jest niemal zużyta. Zobaczmy, jak to wygląda w tej chwili. Gdzie ona jest? Siekiera. O kurde, prawie zużyta! Wiecie co? Przestaniemy jej używać. Ja będę chciał jej używać jako narzędzia trochę. Weźmy młotek. Jako główną broń. Kamuflaż! Wielkie dzięki za przedłużenie suba! 7 miesiąc. Dobra. Robi się późno.
Teraz tak, idealnie to chciałbym obejść ten budynek dookoła, żeby się upewnić, czy nie ma więcej zombie. Zobaczmy tu za węgiel. A! Chyba jest w miarę bezpiecznie. Zobaczmy jeszcze tylko tutaj za ten węgiel. O, dobra! Okej, dobra. No moi drodzy, mamy miejsce do spania. I chyba zrobimy bazę jednak tutaj. Zamknięte, okej, okno. Czyli tak, po pierwsze zbadajmy dokładnie. Zobacz, tu mogą być zombie w środku, tak czy inaczej. Czyli zamknijmy to okno. Nie zwracajmy na siebie uwagi zombie z zewnątrz. Nie widać. Chyba tu... Możliwe, że tu nie ma zombie. Napełnijmy butelki, napijmy się. Napraw siekierę taśmą. Chyba potrzeba dwóch taśm. O ile się nie mylę. Okej, słyszę zombie. Czyli mogą być gdzieś tutaj blisko. A! No, bardzo blisko. Ale tak, o, zasuńmy tą zasłonę. Moi drodzy, to jest centrum medyczne. Tu będziemy mieli masy leków rozmaitego typu, antybiotyki, bandaże, masa rzeczy. O to nie będziemy musieli się martwić, jeżeli tu zrobimy sobie bazę. Tutaj mamy tego jeszcze więcej. Środek do dezynfekcji. Ja to wrzucę nawet do torby, żeby mieć przynajmniej jeden bandaż i jeden środek do dezynfekcji. Być może te plastry też. Zawsze bym chciał to mieć na podorędziu. A, chociaż technicznie mamy tu też apteczkę, ale dobra. Okej, tu jakieś biuro. Coś ciekawego tu będzie? Nic ciekawego. O! Chyba coś się tu dobija. Zanim pójdziemy spać, musimy... Do tego okna chyba coś się dobija. Albo nie, na tyłach chyba. Tu jest chyba zombie. A, nie? O, to ciekawa zagadka. Napiłem się z kibla, ale nie, ja się napiłem z tego zbiornika, w którym jest woda do spłukiwania. Czy tu wlazło zombie, jak ja nie patrzyłem? Coś tu wali. Dobra, być może na piętrze. Bo poza tymi zapasami medycznymi, plusem tego miejsca jest pięterko, zaraz zobaczycie. Idealne miejsce do mieszkania. Ale tam chyba jest mieszkaniec, tak więc... No zobaczmy. Okej, jest telewizja, kuchenka, lodówka. Okej, w kiblu jest zombie. I to był chyba lekarz, który tu pracował. Tak, spodnie lekarskie. Ale dobra, dobra, mamy miejscówkę. Wynieśmy te zwłoki, bo no nie wiem, jakoś tak nieestetycznie. Wynieśmy to poza budynek. O, nawet nie widać w okolicy zbyt wielu zombie. Chyba będziemy mieli w miarę bezpieczny, spokojny sen przy dobrych wiatrach. Dobra, wyrzućmy te zwłoki. Gdzie one są? Dobra. Czas coś zjeść, zapalić, ale też być może jeszcze troszkę to zabezpieczymy. Zobaczmy, co tutaj jest. Zasuńmy zasłony. Włączmy telewizję, bo tu czasami lecą te programy, które mogą albo czegoś nauczyć, albo poprawić humor. I to było chyba na kanale Life and Living. O, jest akurat! Mamy akurat ten. Dobra, usiądźmy sobie na chwilę.
zapalmy i obejrzyjmy ten program. Czyli zobaczymy, czy to da nam doświadczenie w czymś. I zapalmy sobie. Dobra, przyspieszmy trochę czas. O, jest! To liczy uprawy. Sorry, uczy uprawy roślin. Czyli za darmo dostajemy tutaj doświadczenie. To jest bardzo, bardzo cenne. I mamy poziom. Świetnie, czyli nauczyliśmy się odrobinę uprawy roślin. Dobra, zobaczmy, co ciekawego tutaj jeszcze znajdziemy. Okej, zasuńmy zasłonę. Przydałoby się zasłonić też na parterze coś tam. Okej, ubierzmy te spodnie, bo mamy te stare, zakrwawione jak cholera. Czyli te do szafy z powrotem. Poduszka, skarpety, okej. Szafka, skarpety. Jedzenie. Musimy coś zjeść. Puszki, tylko... A, otwieracz. Czy będzie tu otwieracz? Jest! O, świetnie. Czyli bierzemy jednego, zawsze będziemy mieli ten otwieracz przy sobie i teraz możemy otwierać konserwy. To będzie spoko. Dobra, zjedzmy tego tuńczyka z... mógłbym przysiąc, że tu miałem tuńczyka, no dobra. Też zobaczmy, czy tą siekierę możemy naprawić. Nie, tak jak mówiłem, potrzeba dwóch taśm. Przynajmniej. Mógłbym przysiąc, że miałem tuńczyka. Dobra, zjedzmy jakąś puszkę stąd. Nawet nie będę podgrzewał. Powiedzmy tego chili. I zjedzmy całe. Zastaw schody meblami. Chyba nie. Bo potem dobra opcja to wyburzyć nawet schody i używać liny. Tylko tu są niestety takie skośne daszki i z tego piętra chyba nie można lin spuszczać. Dobra, puszka z powrotem tutaj. Co mamy jeszcze ciekawego? Blacha do ciasta, dobra, nalejemy do tego wody i pod zlew. A, nie można, okej. Dobra, blachy do piekarnika, jeżeli będziemy coś piec. Niezbyt dużo tutaj jest łupów, ale dobre miejsce na bazę chyba. Mamy też książkę. Jeżeli przeczytamy książkę, to wtedy będziemy nabywać więcej, szybciej będziemy nabywali doświadczenia w danej dziedzinie. Czyli zobaczmy, co my tu mamy. Naprawa samochodów. Stolarstwo, poziom 4. Stolarstwo 1 to jest to, czego najbardziej potrzebujemy w tej chwili. Czy tu jest coś ciekawego? Okej, nic. Poszukaj wybielacza i wypij go. No nie. Chyba nie. Dobra, czas na sen. Jest niemal północ, czyli wstaniemy o poranku. Plan kolejnego dnia. Jedzenie. Tuż obok tego centrum medycznego, nie wyłączmy światło, tuż obok tego centrum medycznego jest sklep spożywczy. Czyli... złupimy go. I być może zaczniemy też fortyfikować powoli budynek.